Minecraft skrywa w sobie całą masę tajemnic, ale nie takich typowo związanych z grą, a takich tajemnic związanych z ukrytą historią tej gry. No bo w końcu to, że pojawiły się tam piramidy, czy też świątynie, które skrywają w sobie różne symbole, to nie jest przypadkowe działanie, gdyż te budowle skrywają w sobie tajemnice pradawnych. Już wielokrotnie sobie opowiadaliśmy o pradawnej cywilizacji, która to nam po sobie zostawiła całą masę wskazówek, po to, żebyśmy mogli odkrywać po kolei każdy puzzle historii, żebyśmy mogli finalnie połączyć całą tą układankę w jedną spójną historię, która nam opowie, co się wydarzyło w świecie Minecrafta, że pradawni zniknęli. A to właśnie Alex i Steve są ostatnimi ludźmi na tej planecie, czyli ludźmi, w których to my możemy się wcielić. Już w naszej historii poruszaliśmy temat Wardena, czy też tego, skąd się wziął Nether. Jednakże jest pewna historia, której to nie poruszyliśmy. Historia, która jest skrywana w odłamkach ceramiki, czyli w przedmiotach, które z początku mogą wam się wydawać przypadkowym znaleziskiem. Jednakże to właśnie te odłamki oraz fragmenty znajdujące się na nich obrazów opowiedzą nam historię rozpadu wielkiej cywilizacji. Tak więc, drogi widzu, rozsiądź się wygodnie, złap jakąś przekąskę oraz napój i wspólnie wejdźmy do kolejnego odcinka z historii Minecrafta. Przemierzając świat Minecrafta, możemy się natknąć na wszelkiego rodzaju struktury, które w wielu przypadkach skrywają w sobie jakieś skarby. Jednakże kilka ze struktur posiada w sobie podejrzany piach lub też żwir, w zależności od tego, jaką strukturę znajdziecie. A te bloki możecie odnaleźć w piramidach, w studniach, w podwodnych ruinach oraz w zakopanych pod ziemią ruinach. Na te ostatnie szczególnie musimy sobie tutaj zwrócić uwagę, gdyż musiało minąć setki tysięcy lat, żeby takie ruiny znalazły się pod ziemią. I to właśnie te ruiny są kolebką pradawnej cywilizacji. W każdym razie za pomocą pędzla z podejrzanych bloków możemy otrzymać odłamek ceramiki, który to zawiera na sobie różne obrazki. I to, że na przykład w piramidzie można znaleźć odłamek górnika, a już w innych strukturach tego nie znajdziecie, to wcale to nie jest przypadkowe działanie, gdyż te poszczególne miejsca, które to skrywają dane odłamki, skrywają za pomocą nich ukrytą historię. I każdy symbol oraz jego występowanie jest bardzo dobrze przemyślane przez pradawną cywilizację oraz też oczywiście twórców tej gry. Ale do tego przejdziemy sobie za chwilę, gdyż warto zwrócić na to uwagę, że z tych fragmentów możemy stworzyć przedmiot, który swoim wyglądem przypomina ceramiczny wazon. Dosłownie tego typu wazony używali starożytni Rzymianie czy też Grecy, zarówno do przechowywania w nich jedzenia, jak i też w celach ozdobnych, które to wazony, a dokładniej mówiąc amfory, miały na sobie przedstawione różne zdobienia. I niejednokrotnie takie otóż wazony przedstawiały sobą jakąś historię. I z danych fragmentów ceramiki również w Minecrafcie możemy otrzymać coś na wzór amfory, czyli coś, co bardzo dobrze nam potrafi przedstawić daną rzecz bądź historię. I w każdym regionie ludzkiego świata ludzie w różnych czasach zdobili ściany, naczynia lub inne przedmioty na różny sposób. A najstarsze malowidło znalezione na świecie jest datowane na około 75 tysięcy lat. Tak więc, jak widzicie, człowiek na przestrzeni wieków kładł duży nacisk na to, by przekazać swoją historię kolejnym pokoleniom. Tak samo w Minecrafcie za pośrednictwem odłamków ceramiki możemy stworzyć obraz, który to chcieli nam przedstawić pradawni, a resztki po ich cywilizacji znajdują się głęboko pod ziemią. I to właśnie na ich starych strukturach zostały przez wieki wzniesione takie budowle jak piramidy. W każdym razie zmierzam do tego, że zarówno nasza, jak i też Minecraftowa cywilizacja rozpoczęły się w jednym miejscu i dopiero później przez setki lat pradawni podzielili się na wiele plemion, a te odłamki ceramiki mogą nam po części zdradzić ich fragmenty codziennego życia. I jak się nad tym tematem zatrzymamy, to w zasadzie on ma wiele sensu, gdyż na naszym świecie w różnych miejscach na kuli ziemskiej w ten sam sposób były wykorzystywane dane materiały. Jednakże przez wpływ danej kultury to różne rzeczy wytwarzane z tego samego materiału wyglądały nieco inaczej. Do tego przez to, że ludzie się podzielili na różne plemiona, to musieli oni zaadaptować się do danych warunków, jakie panowały na danym obszarze. Świetnie to Minecraft oddaje pod względem szablonów kowalskich, które to są wykorzystywane zarówno do zmiany wyglądu zbroi, jak i też nadania jej specyficznych właściwości. A biorąc pod uwagę ten fakt, że możemy je znaleźć rozsiane po całym świecie, ale też zarówno w Netherze, jak i też w Endzie, czyli w dwóch wymiarach, w których to pradawni również zawitali, to możemy tutaj stwierdzić to, że na pewnym etapie pradawna cywilizacja podzieliła się na różne plemiona. Zresztą patrząc na zbroję Rzymian czy też samurajów, to możemy tutaj znaleźć masę podobieństw między Minecraftowym a naszym światem, bo w końcu był wykorzystywany ten sam materiał do tych samych celów, ale przez warunki, jakie panowały na danych terytoriach, musieli oni swoje zbroje dostosować do tych warunków. W każdym razie w tych najbardziej zakopanych ruinach możemy znaleźć fragmenty ceramiki, które oddają najstarsze pokolenia pradawnych oraz to, z czym oni musieli się mierzyć na co dzień, czyli trudnili się farmerstwem, chronili swoje zwierzęta za pomocą udomowionych wilków, no i ogólnie to te najbardziej prymitywne fragmenty odłamków można znaleźć w tym miejscu. Oprócz tego w tym miejscu można znaleźć coś dosyć ciekawego, mianowicie jeden z szablonów nosi nazwę gospodarza.
cmentarz i można go znaleźć w ruinach. Jednakże dlaczego to zwróciło moją uwagę? Otóż w Minecraft Legends można znaleźć gospodarzy, czyli coś na wzór pradawnych bogów, którzy po tym jak zapanował pokój, po prostu wzięli i ze świata Minecrafta zniknęli. Dlatego sądzę, że skoro te wszystkie gry dzieją się w świecie Minecrafta, to muszą one być ze sobą w jakiś sposób powiązane. I dlatego uważam, że to nie jest żaden przypadek, że w tych dwóch produkcjach te dwie rzeczy nazywają się tak samo. Sądzę, że ta najstarsza cywilizacja po tym jak zapanował dobrobyt i ich bogowie zniknęli, chcieli za pomocą tych fragmentów ich przywrócić do naszego świata. Ale przez to, że panował pokój, to pradawna cywilizacja coraz bardziej się od swojej kolebki oddalała w celu poszukiwania nowych materiałów i zasobów, po to, żeby być przygotowanym na powrót ich bogów. Jednakże z ubiegiem lat legenda o pierwszych ludziach zaczęła coraz bardziej być zapominana, a pokolenia szły do przodu i tworzyły nowe kultury. Dlatego na przykład podwodne ruiny skrywają w sobie fragmenty ceramiki przedstawiające wędkę, gdyż prawdopodobnie ta cywilizacja zajmowała się rybactwem. Za to już w ruinach w zimnych oceanach możemy znaleźć już odłamki wskazujące na to, że te osoby zajmowały się piractwem, czyli z jednej cywilizacji nagle wyrosła cywilizacja, która chciała rabować swoich przodków. Jednakże my się powinniśmy skupić na fragmentach ceramiki, które to znajdują się stricte na pustyni, gdyż to te fragmenty skrywają w sobie historię potomków pierwotnej cywilizacji. Zaczynając od tego, że odłamek górnika czy też nagrody pokazuje nam to, że ta cywilizacja zajmowała się górnictwem, czyli to też oni odpowiadają za stworzenie kopalni. A jak to wspominałem przed momentem, to właśnie pierwsi ludzie rozdzielili się w poszukiwaniu nowych materiałów, w celu przygotowania się na przybycie legendarnych już bogów. TNT zaś było wykorzystane w celu pozbycia się zbuntowanej części cywilizacji, czyli inaczej mówiąc piratów, którzy to oczywiście chcieli ich okraść ze zdobytych materiałów. Do tego sądzę, że odłamki, które znajdują się przy pustynnej studni, zostawiła ta sama cywilizacja. I to właśnie w tym konkretnym miejscu możemy znaleźć odłamek przedstawiający alchemika. A co ciekawe, alchemia ściśle jest powiązana z Netherem. I dlatego sądzę, że to właśnie ta cywilizacja, która wzniosła piramidy, przeniosła się następnie do Netheru. Bo co ciekawe, to właśnie w piramidach możemy znaleźć odłamek przedstawiający czaszkę, która to równie dobrze może przedstawiać głowę netherowego szkieleta. I dziwnym przypadkiem w pustynnych kopalniach możemy znaleźć czerwony piaskowiec, który to po przekształceniu daje nam wizerunek Withera. I jakby nie patrzeć, to wszystko już nam się powoli układa w jedną całość. Ale jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie przy studni można znaleźć również odłamek ceramiki, który to przedstawia postać mającą ręce w górze. I w wielu kulturach ręce skierowane ku górze mają przedstawiać nam chęć zbliżenia się do Boga. I sądzę, że to właśnie od tego fragmentu ceramiki wszystko się zaczęło. Mianowicie pradawni chcieli przywrócić do swojego świata legendarnych już bogów, a dzięki wiekom poświęconym na naukę mogli oni przenieść się do Netheru, z którego to następnie zostały zaczerpnięte potrzebne im materiały. I to właśnie ta cywilizacja nie chciała wciąż czekać na to, aż w końcu powrócą pradawni bogowie, którzy to ich uchronią od wszelkich nieprzyjacielskich stworzeń. I to pradawni wezwą ich ponownie na ten świat. Jednakże zamiast oni przyzwać starych bogów, to oni przyzwali Withera, który to zaczął niszczyć całą ich cywilizację. A jedynym miejscem, w którym to mogli się oni uchronić przed gniewem ich nowego boga, były to podziemia, w których to oni musieli stworzyć swój nowy dom. Jednakże nie zaprzestali oni na portalu do Netheru i zaczęli oni eksperymentować z kolejnymi typami portali. I w pewnym momencie, kiedy chcieli otworzyć kolejny portal, który mógłby ich zabrać do nowego świata, w którym to mogliby ponownie zamieszkać, nagle z ich nowego portalu wyszedł Warden, który to następnie unicestwił ich nowy dom pod ziemią. Jednakże grupka pradawnych ocalała, dlatego na jednym z fragmentów ceramiki mogliśmy dostrzec Wardena. I moi drodzy, to jest cała historia pradawnej cywilizacji, która to skrywa się w fragmentach tych przedmiotów. Tak więc kolejny fragment puzli został odkryty, dzięki to któremu mogliśmy dokładnie poznać przeszłość pradawnych. Jeżeli chcecie powrotu serii z Minecrafta, to zostawcie tutaj tak z 3000 łapeczek w górę. To wrócimy wtedy do naszych Minecraftowych historii. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.